Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Długo nie było ostatnio filmu z Warszawy Zachodniej, to też trochę się zmieniło. Tak samo nie było mnie już z około 2 miesiące na placu budowy bezpośrednio, więc dzisiaj pora to nadrobić. Zwiedzimy sobie Warszawę Zachodnią. Od razu z góry mówię, nie będziemy w budynku wielofunkcyjnym, ani w tunelu tramwajowym, ale to jeszcze przed nami i spokojnie. Prawdopodobnie kiedyś zobaczymy, jak to wygląda w środku. Co nie zmienia faktu, że faktycznie wejdźmy sobie na plac budowy. Oczywiście zaczniemy sobie od hali głównej przy ulicy Tunelowej. W tym to miejscu głównie będzie się znajdować nowa część, która jest właśnie budowana. Będą tam lokale gastronomiczne i nie tylko. Ale dobrze, zacznijmy sobie bezpośrednio od góry. Tutaj mamy płytę, jak widzicie, jest wszystko ładnie wyrównane, płasko. To już się faktycznie pozmieniało w ostatnim czasie, że tutaj możemy powiedzieć już w dosyć prosty sposób, iż właściwie w większości rejonów tutaj wszystko jest pozamykane. Poza niektórymi miejscami nie mamy już właściwie otworów technologicznych i wszystko jest pozamykane. Na dole oczywiście w niektórych miejscach cały czas można zobaczyć na przykład deszcz, że faktycznie pada. Akurat zawsze mam jakąś fantazję do tego, żeby zwiedzać budowę zachodniej, jak pada deszcz. Nie wiem, jakie ja mam do tego szczęście, ale prawie zawsze tak to wygląda. Więc może, żeby nam nie padał już deszcz, zejdźmy sobie bezpośrednio na dół. I oto i jak to wygląda na dole. Na dole, jak widzicie, trochę się dzieje. Zaczynając od podstawy, to jest to na etapie takim, iż pierwsze, co nam się rzuca w oczy po wejściu na dół, przynajmniej mi, to jest tak. To właśnie jest to. Przykładowe wykończenie. Jak może wyglądać Warszawa Zachodnia? Od razu mówię. To nie jest tak, że w ten sposób będzie wyglądać Zachodnia. To są jeszcze elementy projektowe. To jest, czy będzie brane pod uwagę i będzie ostatecznie wybierane, która wersja będzie wybrana ostatecznie. Co nie zmienia faktu, że możecie mniej więcej już tutaj jakieś preferencje, jakieś oznaki, jak to może właściwie wyglądać już po zakończeniu budowy i w trakcie wykańczania. Powiem Wam, no ja jestem naprawdę bardzo zainteresowany tym, jak to tu wygląda, bo nie spodziewałem się, że w ten sposób, tu mamy akurat napis peron U8, a nie spodziewałem się, że to będzie w ten sposób wyglądać i faktycznie jest lepiej niż myślałem, bo obawiałem się, że faktycznie tutaj będzie tego strasznie dużo tej bieli, to się szybko pobrudzi. Jednakże jak widzę taki kamień, czy tego typu, oczywiście to nie jest prawdziwy kamień, ale jak widzę coś tego typu, to od razu ja jestem zainteresowany. Oczywiście ławeczki będą bardzo podobne, takie jak są już na górze, na peronach. No ale dobrze, przejdźmy sobie dalej. Bo tutaj na tej całej przestrzeni możecie zaobserwować, iż faktycznie jest to o wiele szersze przejście podziemne niż to, co aktualnie mam na zachodniej faktycznie w użytkowaniu dla pasażerów. Nie będę mówić, ile razy jest szersze, bo pewnie jest jakieś 6 razy, jak nie więcej. Tak na szybko teraz licząc. Główna zmiana to jest taka, iż mamy windy na przykład na perony, mamy schody ruchome na perony i mamy schody zwykłe, które już się pojawiły. To jest pierwszy element, którym w teorii dałoby się już wejść na nowe perony. Także jeżeli byście się zastanawiali, co tam jest pod tymi kopułami, które widać na górze, jak się tam patrzy składki, to tak, faktycznie, tutaj już mamy schody się pojawiły, na razie zwykłe. Schody ruchome jeszcze nie przyjechały na plac budowy, więc jeszcze nie zostały zamontowane. Co do wind, no to szybów windowych nie widać i szyby windowe raczej będą już w całości powstawać również ze świetlikami, których jeszcze na razie nie mamy. Konstrukcja świetlików się już pojawiła faktycznie. Co nie zmienia faktu, że szkło będzie się oczywiście tam pojawiało już na sam koniec. No i oczywiście się nie zabrudziło, nie zakurzyło, bo wiemy, jak to jest na placu budowy. Kto kiedykolwiek był na jakimkolwiek placu budowy, wie, że tam się zawsze kurzy. Nie da się tego zwalczyć.
No ale to po prostu jest taka specyfika tego typu miejsc, więc świetliki będą zamontowane, znaczy już pod koniec budowy, no i przy jakimś wykańczaniu. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, trochę tu jest tej przestrzeni, o której przed chwilą powiedziałem, a co za tym się liczy, będzie tutaj mogło się mieścić dosyć dużo lokalów handlowych i powoli w niektórych miejscach zaczynają już być właśnie wstawiane ścianki działowe pomiędzy tymi lokalami handlowymi, czyli taka na przykład żabka automatyczna, możliwe, że tu się pojawi. Oczywiście będzie tutaj dużo różnych innych też miejscówek i lokali, które na pewno tutaj się ugoszczą, jakieś kioski i tego typu rzeczy. No jestem ciekawy w sumie, jakiego typu lokale handlowe i gastronomiczne tutaj będą mogły się pojawić i jaki będzie tutaj faktycznie wybór. Może jakiś duży sklep spożywczy się też pojawi, no nie takie rzeczy już widzieliśmy na dworcach, więc jakby zachodnia, tylko i wyłącznie zachodnia nie ma dużego sklepu spożywczego. No i tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o przejście podziemne. Jak widzicie, nawet w takim przejściu da się zmontować dźwig, także to nie jest problem. No i wszystko tutaj jest podtrzymywane. Schody, które tutaj widzicie, zresztą też na perony, one są się bardzo świeże, dopiero tutaj się pojawiły. I jeszcze są podtrzymywane, bo ich konstrukcja jest w miarę dosyć, bym powiedział, świeża. Dalej idąc, trochę się teleportujemy i mówiłem wam, że nie pokażę wam tunelu tramwajowego na poziomie minus 2. Ale to trochę skłamałem. Coś tam wam pokażę. Bo jak teraz widzicie zona, tak mniej więcej wygląda cała płyta z góry. Czyli trochę tego tu jest. No oczywiście jakieś magazynki są poustawione na całej płycie. Ale jak sobie zetkniemy tutaj na sam koniec, to mamy właśnie tunel tramwajowy, który będzie jechać w kierunku tramwaju na Kasprzaka. I tu właśnie mamy jeszcze otwór technologiczny, który daje nam możliwość zobaczenia, co się dzieje na dole. No i tutaj macie trochę zdjęć, jak to wygląda faktycznie z poziomu minus 1, co możemy zobaczyć na poziomie minus 2. No nie są takie zdjęcia, które tutaj faktycznie bardzo dużo widać. Jedyne, co faktycznie widać, no to to, że no tutaj strop i sufit faktycznie powstaje też, że w tym rejonie. No i właściwie tyle mogę powiedzieć wam o poziomie minus 2, bo więcej nie byłem w stanie zauważyć. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć a propos poziomu minus 2, to tam będą tunele tramwajowe, będzie tam trójkąt, czyli rozjazd w trzy strony tramwajowe pełen, żeby tramwaj w każdą stronę mógł skręcić i oczywiście są planowane tutaj trzy przystanki tramwajowe podziemne. Jeden powstanie faktycznie, powstanie, nie powstanie, no tam w jakiejś części będzie faktycznie już zrealizowany. On będzie bezpośrednio przy West Station. Drugi przystanek w kierunku od Dolan będzie pozostawione miejsce na niego, bo cała przestrzeń techniczna już jest właściwie gotowa i za chwilę będziemy nad nią. Natomiast co do trzeciego przystanku w kierunku właśnie Kasprzaka, no to tego przystanku nie mamy. On powstanie później, jeżeli faktycznie to później, 10-15 lat skończenie budowy, to byłoby naprawdę optymistycznie, bo z tego co wiem, to większe prace przy tym jeszcze nie są robione, ale raczej kiedyś to powstanie, bo od drugiej strony zachodniej, czyli od Banacha, faktycznie połączenie będzie, bo tam chyba jeszcze środki unijne na to pójdą. Natomiast te dwa odcinki w kierunku Dolan i w kierunku Kasprzaka, no to jest coś, co tramwaje zabezpieczyły się, aby zrealizować w przyszłości. Z tym, że ta przyszłość może być bardzo odległa. Co nie zmienia faktu, że oczywiście będziemy niezmiennie czekać, aż faktycznie te tramwaje tutaj powstaną. I tu właśnie też będzie kolejny przystanek podziemny, tramwajowy, ale z niego na razie nic nie mamy. Także na dole jedyne, co teraz powstaje, to faktycznie suchy tunel bez żadnych torowisk. Bez żadnego torowiska, bez żadnej sieci trakcyjnej i bez żadnego okablowania z tego, co mi się wydaje, ale więcej szczegółów powiem wam, jak już tam faktycznie zejdziemy. No dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy teraz bezpośrednio właśnie nad tym przystankiem tramwajowym w kierunku Dolan. Tutaj, z tego co widziałem, wszelkiego rodzaju zejścia na dół, które będą możliwe, czyli jakieś schody duchowe, czy zwykłe nawet schody na poziom właśnie minus 2, są całkowicie tutaj zaklejone. Ponieważ aktualnie tutaj no nie mamy tego zejścia, no bo jeżeli przystanku nie będzie, no to nie jest to potrzebne. Swoją drogą to będzie dosyć ciekawe, jak faktycznie już powstaną te tramwaje, bo będzie można podjechać z West Station do peronu 9 tramwajem. To będzie naprawdę coś i to będzie kawałek w sumie spacerkiem, więc według mnie nawet dobre rozwiązanie. Szkoda, że teraz już nie powstanie ten przystanek, bo akurat by się przydał, żeby podjeżdżać sobie i tam tramwaje zawracały. Co nie zmienia faktu oczywiście, że tutaj to miejsce zostanie pozostawione. Windy raczej będą już zjeżdżać bezpośrednio na dół, ale oczywiście tamten poziom, czyli poziom minus 2, będzie niedostępny dla pasażerów.
No i dalej idąc, co jest dużą już zmianą, bym powiedział, mamy przejście bezpośrednio z przejścia podziemnego, którym cały czas, jak widzicie, idziemy od wszystkich pylonów, które widzieliście jeszcze chwilę temu, dochodzimy do pylonu 9. Całe przejście jest już połączone w jedną całość. Możemy przespacerować się spokojnie od pylonów 1-8 do pylonu 9 pod ziemią. Do tego stopnia, że jak widzicie, ja nawet poszedłem na pylon 9 i zobaczyłem, jak to tam mniej więcej wygląda. Na pylonie 9, no to tak, oczywiście, to możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tam właściwie prace już większe nie trwają. Oczywiście nie mamy tam jeszcze schodów ruchomych, nie mamy jeszcze windy, ale większe rzeczy co do już samego peronu nie są realizowane z tego, co przynajmniej mi wiadomo, i też nie widziałem tam jakichś większych prac. No ale dobrze, żeby nie było, że tylko wam pokazałem faktycznie stację, wiem doskonale, co chcielibyście jeszcze zobaczyć i jakie daty chcielibyście poznać a propos tego obiektu. Daty wam nie będę mówić, bo nie wiem. Natomiast powiem wam, a raczej pokażę wam, jak to wygląda. Czyli tunel samochodowy Prymasa Tysiąclecia pod właśnie torowiskiem zachodnim. No i proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. Tak to i oto wygląda. No, jest malowanie. Nie mamy asfaltu, asfalt będzie właśnie niedługo tutaj kładziony. Jak widzicie, frezowanie i te sprawy będą się tutaj dziać. Krawężniki, chodniczki, właściwie większość tutaj pracy jest już skończona. W większości tunel jest już pomalowany. Chciałem powiedzieć, że raczej jest w całości pomalowany. Nie byłem na drugim końcu, tam przy rondzie. Co nie zmienia faktu, że według mnie to całkiem ładnie wygląda. Trochę faktycznie długo tutaj czekaliśmy na tą ostatnią nawę, ale już niedługo najprawdopodobniej korki też, że w tym rejonie ustąpią. Także tak to jak mniej więcej wygląda. No i to było na tyle z tego materiału. Wiem, że zdjęć z drona w tym materiale było bardzo mało, ale możecie w międzyczasie pewnie jakieś tam wam puściłem, żebyście mogli sobie pooglądać. Bo trochę ich też mam mimo wszystko. Jeżeli ten materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i jeżeli chcecie, aby było więcej takich filmów, więcej filmów prosto z placów budowy i może też z innych inwestycji prosto z placów budowy, to możecie mnie wspierać klikając obok przycisku subskrybuj, wspieraj. No i jeszcze na sam koniec tylko powiem, iż ten film był prawie w całości poświęcony pod ziemią i jak tutaj to wygląda bezpośrednio z placu budowy, ale jeszcze na dniach pojawi się drugi film standardowy, czyli przeloty nad zachodnią w kwietniu, gdzie będzie większość tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie będą zdjęcia z drona i będziecie mogli sobie poobserwować, jak to wszystko wygląda od góry, bo tego też tam to trochę się dzieje. A, dobrze, na koniec. Kto dotrwał, ten dotrwał. Proszę bardzo, już po napisach końcowych. Proszę bardzo, tak wygląda budynek wielofunkcyjny od jednej ze stron. Jak widzicie, jest już na tyle wykończony, iż nawet ma swoją tabliczkę Warszawa Zachodnia. I obok jest grzybek, oczywiście cały czas jest. I tam przy pylonie 8 też lekkie prace trwają, wykończeniowe. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, przy budynku wielofunkcyjnym nawet z zewnątrz możemy zobaczyć jeszcze jakieś większe zmiany. No dobrze, już bez zbędnego gadania, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!